Lucio, tutaj to was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Wiedźmina. I dzisiaj, jak już mówiłem w poprzednim odcinku, robimy sobie questy poboczne, ponieważ troszeczkę ich mamy. Na pierwszy ogień pójdziemy sobie z questem pobocznym z dziadami. Bo jak ktoś już oglądał poprzednie odcinki, ten wie, że Guślas nas poprosił o pomoc przy rytuale dziadów. Więc za godziwą opłatę pomożemy mu w tym. Mamy go chronić przed nieczystościami, czyli duchami, potworami, jakimiś tam diabłami, tym podobnymi gównami. Dobra. Więc jak widzę, ludzie się już tłumnie zbierają, albo się już zebrali nawet. Bo to już raczej wątpię, żeby ktoś tutaj jeszcze doszedł. Więc dobra, więc chyba zaczynamy. Zaczekaj jeszcze. Daj tam mnie spokój. O ty kurwa, dobra. Spotka się z gościem w kamiennym kręgu o północy, na północy, dobra. Czyli sobie przemedytujemy do północy. Myk. Jawią się przodkowie. Co ich dręczy? Klimatycznie, bo zaczął padać deszcz, więc klimatycznie jest. Witaj. W samą porę. Ludzie, oto jest ten, który będzie nas chronił. Nie lękajcie się. Także to mają nas wyjebane, mi się tak zdaje. Zbłąkane dusze. Waszą rzeczą jest bronić nas przed tymi, którym nijak pomóc nie można. Musicie utrzymać złe stworzenia z dala, dopóki Guślarz nie skończy dziadów. Okej. Zaczynaj. Nie pozwólcie naruszyć kręgu i nie dajcie nas pokrzywdzić. No, taka jest moja dola chyba tutaj, nie? Dobra. Jest życie, sami wiecie. Krótką męką na tym świecie. To, co po nim następuje, każdy z nas sam decyduje. Zaraz zjawią się przodkowie. Co ich dręczy, każdy powie. Czy gotowiście na swady? Burza psiakry. Przybywajcie, już czekamy. Zaczynajmy tedy, dziady. O, dobra, baba wodna. Baba wodna i utopce. Wiecznym błądzi szlakiem nie opuścił tego świata. Tego lekkim. Czekajcie, gdzie jest tamten? Przyzywamy, zaklinamy. Przyzywamy, zaklinamy. Wydam swoje dupcie. Ale tutaj robię swoje. O ty kurwa. Nieźle. No na hita jesteś. Sukwencjo. Dobra, czyli utopce i baba wodą mamy z głowy. Dobrze słyszę? Duch przerywa nocy ciszę. Niechaj kądziel płonie w żarze. Niechaj duch się nam ukaże. Niechaj duch zabierze głos. Wnet poznamy ducha los. No, ktoś jest. W razie coś jest. Nie wiem, jak to określić. On wie. Mam go przegnać? Nie. Przyszedłem po ciebie, ojcobójco. Odejdź, siło nieczysta. Zaklinam cię światłem wiecznego ognia. Jeszcze łowcy czarownic. Zajebiście. Natychmiast przerwijcie tę ohydę. Kiedy mógł nam pomóc zbłąkanym duszom? Milcz! Nie będę tolerował nekromancji. Jakich nekromancji, człowieku? Pomóżcie! No chyba nie wiem, co to jest nekromancja. Odejdźcie stąd, zakłócacie święto. Ci ludzie praktykują czarną magię i niepokoją zmarłych. Nie możemy na to pozwolić. Nie masz pojęcia o ich zwyczajach. Brać go, a ludzi rozpędzić! Cię kurwa, zaraz rozpędzę. Ludzie! Szmatosu, no i czemu wyciągam na... Nie wolno przerwać kręgu! Ciemno wszędzie. Głucho wszędzie, co to będzie, co to będzie? Źle się stało. Źle. Biada nam. Krew splamiła uświęconą ziemię. Ale nie wolno przerwać tego, co zaczęte. W
czym szkodzi przelanie krwi? Krąg został zbrukany. Zejdą się te, które łakną ludzkiej posoki. Jak bogowie pozwolą, nie będzie ich wiele i guślarzowi uda się skończyć. Jeśli chcesz kontynuować, to jestem gotowy. Ludzie, trzeba dokończyć dziady. Szykujcie się. Przyzywamy, zaklinamy, duszę każdą przebadamy. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Co to będzie? Co to będzie? Coś i krzemrze, coś i kpiska. Ktoś się zbliża do ogniska. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Co to będzie? Co to będzie? Upiory! Święta ziemia została zbrukana krwią! Jednak nie dokończymy rytuału! Ludzie! Ratujcie się! Uciekajcie, komu życie miłe! No i upiory. Witam, welcome. Dobra, idę. Kurwa mać. Możesz ty. Pindo. Ono tu do idealna. Dobra. Wszystko stracone. Łowcy czarownic musieli dowiedzieć się o dziadach od chłopów. Ten upiór, którego przepędzili, to był duch twojego ojca, prawda? Groził, że wróci i pewnie dotrzyma słowa. Guślarz nie boi się starego Jamroza. Upiór nazwał cię ojcobójcą. Miał rację? Miał. Żeby ci pomóc, muszę wiedzieć wszystko. Dlaczego zabiłeś ojca? Guślarz nie chce o tym mówić. Sam sobie nie poradzisz. Przecież widzę, że się boisz. Upiór będzie miał nad tobą władzę. Przegnam go, ale muszę wiedzieć, gdzie został pochowany. Prawdopodobnie ciało nie rozpadło się w proch i jest jego łącznikiem ze światem żywych. Jamroz leży w bagnie. Poszukam ciała i zobaczę, co da się zrobić. To jest takie szukanie jakiegoś słowego ciała, no bo bagien jest dużo, no skąd wiemy, na jakim szukać? Toż dobra, Geralt ma swoje sposoby. Nie pytam, nie wnikam. Pozbieramy sobie tutaj te fanciody nasze. No i przestało padać, przestało brzmieć. Ale to też takie, kurde, zrobili dziady na wolnym powietrzu. A jak czytałem dziady, których nie przeczytałem i tak, ni chuja, to było to w kościele robione. To oni robili dziadów w kościele, więc nie wiem czemu, czy to jest zależne od tego, gdzie oni robią, czy co. Nie wiem, w sumie to nie wiem. Dobra. Odszukaj ciało ojca guślarza na moczarach, korzystając z wiedźmińskich zmysłów. Okej, więc lecimy na bagna. Okej, zbliżamy się do miejsca, gdzie mamy szukać to ciało. Gdzie mamy znaleźć to ciało. O, patrzcie, to jest niedaleko tego gościa, to jest niedaleko. O kurwa. Oczywiście się to pojadę. Tam ci nie dostali, więc trzeba ich zajebać ręcznie. Dobra, zajebane. O to chodziło. O to mi chodziło. No i tak, gdzie to teraz? Tutaj coś jest. O, patrzcie, co to jest. Bagno zakonserwowało zwłoki Jamroza. Guślarz roztrzaskał mu głowę. Muszę spalić to ciało, żeby upiór odszedł. Odejdź ze świata żywych i nigdy nie wracaj. No i dobra, co? Teraz się spali chyba na popiół, nie? To jest. Rozmawiam z guślarzem. Okej, chata guślarza. Księżniczka na miejscu. Biały wilk, mądry wilk. Czego wam trzeba? Znalazłem ciało twojego ojca i spaliłem je. Dobrzeście zrobili. On wróciłby po mnie.
Jak to było z twoim ojcem? Naprawdę go zabiłeś? To był zły człowiek. Kiedyś guślarz się go bał, ale potem zmężniał. To, co ojciec robił matce, guślarz nie mógł na to patrzeć. Rozłupał mu łeb siekierą i utopił w bagnie. Ale ludzie wiedzieli. Duch pewnie już nie wróci. Dziękuję wam, Wiedźminie. Przyjmijcie to w nagrodę za pomoc. A jeśli kiedyś będziecie potrzebowali ziół lub leków, to guślarz da wam wszystko za pół darmo. Fajnie, fajnie, dobra, więc ja to mam tutaj ogarnięte już. Punkty doświadczenia 2. Na zaję, kurwa, bieście, nie? Korona 50, coś jeszcze? Nie. Biały wilk. Pokażę, co to masz. Potrzebuję kilku składników do eliksirów. What do you have here? Kamienie runiczne. Glify. O, tutaj jest coś fajnego. Skoro drakonida, sobie weźmiemy. To sobie weźmiemy, to sobie weźmiemy. To jest co? To jest ziarna z poryszu. Weźmiemy, może się przydadzą. To sobie mogę też sobie wziąć. Sobie to bym to wszystko, tutaj bym wszystko wykupił. Co tu jeszcze mogę wziąć? To mam... czarny proszek, a kupę. A reszta się znajdzie gdzieś tam. Bywaj. To jest tak, alchemia. Czy ja tutaj coś mogę sobie zrobić? Mogę. Nasiłka przywraca zaświatowanie żywotności. Ulepszona jaskółka. Ulepszony biały miód. Okej. Okay. Tutaj brakuje... embryon Endriagi. Okej. Okay. Odwa z gryfa. Te odwa sobie można robić, bo to i tak się kiedyś pewnie przyda. Jad wisielców, olepszyku insektoidom, istotom magicznym, wampirom, wszystko po kolei jak leci. Wszystko po kolei jak leci. O, bomba dwimedytowa. Kartacz. Dobra, i teraz tak, mutageny. Już nic więcej chyba nie zrobię, co nie? Co to jest albedo? Używane do wytwarzania mikstur, okej. Wyśmienity. Składnik alchemiczny. Hydrogenum, rubedo. No to troszeczkę będziemy mieli do podobienia sobie tych eliksirów. Dobra. What? Dobra. To teraz z czym sobie polecimy? Mistrz Partnerstwa. Przywieźć narzędzia kowalskie jest Undwik. To mogę sobie w sumie zrobić. Wściekłe pięści. Miecz rodowy. Skellige. Bestia z Dobrowa. Tajemnicze ślady. Opiekun lasu. Kurwa. Nawiedzony dom. Ozdatniona ducha lasu. Morskie diabły. Pracowanie ze szkutnikiem z Zatoki Kertrolde. Upiór. Tutaj mamy jeszcze ten sztunki wiedźmińskie. Ja pierdolę. Ile my tego tutaj mamy? Ole ole, ja pierdolę. Dobra, po kolei. Polecimy sobie na Skelligę. Polecimy sobie na Skelligę z tymi narzędziami kowalskimi. One mają być na Undwik, czyli... A w sumie tutaj. Dobra, kuźnia klanu Tordaroch. Dobra, to wchodzimy do tej jaskini, bo chyba tutaj mamy to zrobić, bo tam raczej wątpię. Tutaj znowu, kurwa, te pożeracze jebane. Zapraszam do tańca. O ty, suko. Uff, już to jakiś gaz ma pierdzielone. Halo? Jakiś gaz ma w sobie. No co jest jeszcze? Jakiś gaz pierdzielony w sobie. Dobra. Tam jest znowu pożeracz. Czy ja na serio mam tędy wejść? Tak mi się średnio to wiedzie, bo tutaj chyba się nie ma innej drogi. Czy jest?
A tutaj coś jest. A patrz, o! Jest! Jeszcze lepiej! No to, kurde! Wypraszasz mnie stąd, a sam mnie atakujesz, złomie głupi. Dobra, załatwione. Legendarna kuźnia. Rozejrzę się za narzędziami. Bieramy sobie wszystko. Buty, wszystko co znajdziemy. O, proszę. Mają ornamenty, chociaż to tylko narzędzia kowalskie. To o nich musiała mówić Johanna. Co my tu mamy? Dejtwen. Okej. Same śmieci, ale sobie zbierzemy to wszystko. No i dobra, i chyba możemy stąd spierdyklać, co nie? Okej, zbliżamy się do naszego kowala. Co mogę dla ciebie zrobić? Dobra, to jest Johanna. Musimy gadać z Fergusem. Czym mogę służyć? Jakiś czas temu byłem na Undvik i znalazłem to. Niech mnie kuna trąca! Wyglądają jak prawdziwe! Bo są prawdziwe. Spójrz na ornamenty. To autentyki. Jak ci się udało je zdobyć? Długa historia. Może kiedyś ją opowiem, ale teraz zależy mi przede wszystkim na pancerzu. Harmon Ebb Grenekan, generał lejtnant 2. Armii Konnej. Witamy w naszych skromnych progach. To zaszczyt gościć taką osobistość. Słyszałem, że pan generał jest znawcą i kolekcjonerem wytworów sztuki płatnerskiej. Zgadza się, a o tobie mówią, że jesteś mistrzem. Och, zbytek łaski, naprawdę. Potrzebuję ciężkiej zbroi, odpornej na pociski przebijające. Pociski przebijające? Znaczy się, bełty. Będzie ciężko, trzeba by użyć specjalnego stopu, utwardzić. Z nowymi narzędziami damy sobie radę. Pal w piecu, ja przygotuję resztę. Na wiele pozwalasz podwładnym. Rozumie pan, generale. Ciężko dziś o dobrego pomocnika. Zapraszam na zewnątrz, omówimy szczegóły, kwestie finansowe. Zawsze to samo, mam już tego dość. Czego masz dość? Tego, że wszyscy traktują mnie jak popychadło. A prawda jest taka, że te zbroje dla Nilfgaardczyka, któremu Fergus tak fachowo wchodzi w tyłek, to ja zrobię. I twój pancerz zresztą też. W takim razie czym zajmuje się Fergus? Kuje podkowy, gwoździe. Reszty nie daje mu tykać, bo nawet proste czopowanie potrafi zepsuć. Ale jak przychodzi co do czego, to on spija śmietankę. Jego nazywają mistrzem. Bo kto by uwierzył, że ludzka kobieta może być dobrym płatnerzem? Ale krasnolud kowal to co innego. Skoro tak to wygląda, to czemu się nie postawisz? Właśnie zamierzam. Niech sam sobie robi zbroję dla Nilfgaardczyka, a ja zrobię drugą. Potem zobaczymy, która jest lepsza. Potrzebuję tylko jednej rzeczy, której sama nie zdobędę. Może mógłbyś mi pomóc? Zależy, o co chodzi. Żeby dobrze wykończyć zbroję, muszę ją zahartować. Zwykle stosuje się do tego olej, ale ja chcę użyć kwasu. Kikimory i archegryfy plują kwasem. Archegryfy? Znaczy gryfy smocze? Parę dni temu byli tu ludzie barona i mówili, że widzieli takiego na północ od Wrońców. Ponoć zabił kilka osób. Czyli i tak będzie na niego zlecenie. Równie dobrze mogę go zabić już teraz i upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Jeśli przyniesiesz mi kwas i udowodnię, że jestem lepsza niż Fergus, będę dla ciebie pracować. Potrafię kuć pancerze, jakich nie zdoła zrobić żaden inny zbrojmistrz. Okej, czy mamy zadanie? Zdobyć gruczo kwasowe archegryfa. Dobra, jesteśmy już prawie na miejscu.
I teraz tak, co my tu mamy? Rozpruty brzuch, rany szarpane. Najpewniej od szponów. Okej, coś tu jeszcze jest. Krew? Z tego została tylko ręka. Archegryf miał sutą kolację. Tu musiał skończyć ucztę i ruszył w kierunku otwartej przestrzeni, żeby odfrunąć. To musi być gdzieś niedaleko. Pióro archegryfa. Pewnie je zgubił, kiedy wzbijał się do lotu. Może ma gniazdo gdzieś w pobliżu. Strzelam, że na wzgórzu. No proszę, witam pana, panią, whatever. Dobra, ujebane. Bieramy trofeum. Jeszcze zobaczę, że on miał coś w gnieździe fajnego. Miałeś pan tu coś? Bo raczej tak średnio, co nie? Tak średnio. No dobra, mamy to, po co żeśmy przeszli. Teraz wracamy do Joanny. No dobra, jesteśmy. Jesteś? Jak? Masz kwas? Mam. Używaj go ostrożnie, jest bardzo żrący. Wiem. Tam, skąd pochodzę, poparzył niejednego. Zbroja już gotowa, więc biorę się do dzieła. A potem przekonamy się, kto jest lepszy. Fergus czy ja? Geralt! Skończyłam! O kurde. Wygląda bardzo profesjonalnie. Zapraszam, panie generale. Zbroja już czeka. Całkiem zacnie mi wyszła, nie chwaląc się. Co to jest za gówno? Ale bullshit. Dość toporna. Mam nadzieję, że wygląd nie odzwierciedla jakości. Pan generał raczy spojrzeć na moją. Co to ma znaczyć? Dokładnie to, co widać. Joanna też zrobiła zbroję dla generała, żeby udowodnić, że jest w tym fachu lepsza od Fergusa. Joanna, co ty wyprawiasz na miłość bogów? Temeria to ciągle dziki kraj. U nas taka samowola podwładnych jest niedopuszczalna. Za pozwoleniem, generale, jestem podwładną Fergusa tylko z pozoru. Taką zawarliśmy umowę. No bo kto by uwierzył, że kobieta może być lepszym płatnerzem niż krasnolud? Masz rację, ja nie wierzę. Ale skoro jesteś tak przekonana o swoich umiejętnościach, sprawdźmy je. Nie na manekinach, w warunkach bojowych. Ho, 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 jakie tłumy! Hej, ty tam! Włóż tę zbroję! Ja? Ale ja przyszedłem tylko konia podkuć. To był rozkaz, nie prośba. Panie generale, wykułam tę zbroję dla mężczyzny. Nie dam rady jej włożyć. To znajdź kogoś, kto da radę. Geralt, pomożesz? Skoro już tu jestem. Niech będzie. Mam nadzieję, że tego nie pożałuję. Ubierajcie zbroję. Czekam na zewnątrz. A gdzie jesteś? W środku? Kurwa mać. Jasna cholera. Ja cię tylko przyszedłem po suchy chrust wysłał. Ale gówno z tej zbroi Fergusa. Ja pierdolę. Gorszego chyba nie było. To ma być pancerz odporny na bełty? Wypłacić mu odszkodowanie. A teraz zobaczymy, ile warta jest ta druga zbroja. No taką zbroję to ja bym sobie zatrzymał. U nas huk masz, karchochliki, wiły, mamony, latawice, szczupaki. No nawet nie trafił. Nie topyrze. Żyjesz? Tak, wyliżę się, ale ta zbroja to szmelc. Wstań, chcę obejrzeć zbroję. Nawet się nie wgniotła. Ciężko mnie zaskoczyć, ale muszę przyznać, że tobie się udało. A ty dokąd? Od teraz kuźnia należy do mistrzyni Joanny. Mistrzyni przejmuje też wszystkie zlecenia armii nilfgaardzkiej. Czy to jasne?
Jak słońce. Oto zapłata za zbroję. Przyślę po nią kogoś z moich ludzi. Na mnie też już pora. Wezmę tylko swoje rzeczy i schodzę ci z oczu. Zaczekaj, nie musimy się tak rozstawać. Byłeś dobrym pomocnikiem. Moglibyśmy dalej pracować jak dawniej, tylko teraz już bez kłamstw. Fakt. Dobrany był z nas duet. No, to leci rozpal pod kuźnią. Zyskaliśmy nowego klienta. Będziemy teraz kuć wiedźmińskie pancerze. No i to mi się podoba. Przyznaj, nie byłeś tak do końca pewien, czy zbroja wytrzyma. Kiedy zobaczyłem, jak Bełt przebija zbroję Fergusa, miałem moment zawahania, ale szybko minął. Dzięki za zaufanie. Twój pancerz będzie gotowy za kilka dni. Chodź, pomogę ci się uwolnić z tego. Dobra, zeskoczyć dostęp do usług arcymistrza płatnerstwa. Okej. Poczekaj ten dzień, aż zbroja będzie gotowa. No to przemedytujmy sobie. Już nie będę robił chyba cięć, bo to nie ma w sumie sensu. Przemedytujmy się ten jeden dzień. Dobra, to troszkę więcej niż jeden dzień, ale dobra. Odbierz zbroję od Joanny. Geralt! Miło, że wpadł! Jak tam mój pancerz? Gotowa! Wzmocniłam na łączeniach i wytrawiłam w kwasie. Wszystko zgodnie z tradycją mojego klanu. Dzięki. Ile ci jestem winien? Daj spokój. Gdyby nie ty, nie byłoby mnie tutaj. To prezent. I podziękowanie za to, co dla mnie zrobiłeś. Weź go i niech ci służy. Dzięki. Okej, okay. Pancerz łowców czarownic. Jeszcze nie mogę go założyć. Wymagany poziom 27. Okej, okay, spoko. No, jeszcze niecałe, no, 6 poziomów powiedzmy. Muszę na niego czekać. Dobra, słuchajcie, na tym etapie zakończymy ten odcinek. Jeśli wam się spodobało, stawcie lajka, suba z dzwoneczkiem. Widzimy się w kolejnym odcinku z Wiedźmina. Trzymajcie się i do następnego. Elo! Ona wróciła, Geralt.